Cześć Wam, Karol z tej strony. Dzisiaj chciałem porozmawiać trochę na temat projektu Holochain. Pamiętajcie, że wszystko co usłyszycie w tym filmie to jest tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie i nie jest to porada inwestycyjna. Jest to chyba jedyny research w języku polskim, jaki możecie znaleźć w internecie. Jest to niesamowity projekt według mnie. I od czego trzeba zacząć, że nie jest to projekt na blockchainie. Na jeden projekt składają się tak jakby dwa projekty nawzajem się uzupełniające. Niektórzy mylą, że to jest jeden projekt, ale możemy odróżnić Holochain i Holo. Co jest czym? Już Wam tłumaczę. Holochain jest to projekt powstały na Gibraltarze. Nie jest on blockchainem, tak jak powiedziałem. Jego twórcy uważają go za nowy internet. Docelowo będzie to swojego rodzaju chmura do przechowywania danych oraz do budowania dApps-ów. Takie rozwiązanie wprowadził Amazon, tyle że jest centralizowane. Nazywa się to Amazon Web Service, co oznacza, że Amazon jest scentralizowany. A oznacza to, że wszystko jest trzymane w chmurze, ale tak naprawdę jest trzymane na serwerach Amazona. Holochain docelowo ma być siecią, która nie będzie wymagała żadnych serwerów. Będzie zdecentralizowana. Sieć Holochain jest uważana za alternatywę blockchaina, która rozwiązuje wszystkie problemy występujące na blockchainie, tak jak brak skalowalności, zapychanie się oraz energochłonność. To na jakiej zasadzie będzie działał Holochain? Będzie to zdecentralizowana, rozproszona sieć peer-to-peer. Peer-to-peer to tak jak na przykład torrenty. Dane wymieniane są tylko między użytkownikami, a nie w całej sieci. I tu jest właśnie ta podstawowa różnica między blockchainem oraz holochainem. Blockchain to jest jeden wielki łańcuch, gdzie wszyscy użytkownicy korzystają z jednego łańcucha, na którym wszystkie, dosłownie wszystkie transakcje są zapisywane. W holochain jest inaczej, ponieważ każdy użytkownik ma swój własny łańcuch i swoją własną sieć. Dosyć fajnie można to wytłumaczyć na przykładzie Messengera, komunikatora, z którego chyba każdy z nas dzisiaj korzysta. Jeżeli taki Messenger byłby zbudowany na holochainie i ty przykładowo wyślesz wiadomość do swojego znajomego, to na twoim i jego łańcuchu jest zapisana ta informacja, a nie u wszystkich użytkowników, którzy używają holochaina na drugim końcu świata czy w innym kraju. Te wiadomości, które wysyłasz, trafiają tylko do docelowej osoby, nie do wszystkich użytkowników holochaina, tylko do docelowej osoby, której wysyłałeś. Przykładowo masz trzy grupy ludzi w swojej aplikacji. Jasny, taki seledynowy to jest rodzina, ten niebieski to są znajomi z pracy i ten fioletowy to są znajomi z podwórka. No jeżeli chcesz wysłać coś do rodziny, czyli wysyłasz do seledynowego, no to idzie tu do tej osoby i do tej osoby. Tu się tworzy jeden łańcuch. Oni widzą tę wiadomość, oni mają zapisaną tę wiadomość, ale inni twoi znajomi, pomimo tego, że masz ich w aplikacji, tego nie widzą, bo nie należą do tej grupy znajomych. No i wysyłasz później inną wiadomość do grupy znajomych kolegów z pracy. I wysyłasz do niego i do niego. Tu masz następny łańcuch i na tym łańcuchu są potwierdzane transakcje. Nie ma jednego globalnego łańcucha, tak jak w blockchainie, gdzie wszystkie transakcje zapisywane są w jednej księdze transakcji, tylko każdy osobny łańcuch ma własną księgę transakcji i własny zapis. Teraz można sobie wyobrazić, jeżeli posiadasz jednego bitcoina, to posiadasz całą księgę, kopię księgi transakcji od początku istnienia bitcoina. Całą księgę na całym blockchainie, pobierając portfel bitcoinowy, pobierasz całą tą księgę. No po co ci jakieś wiadomości z 2010 czy 2011 roku, że gdzieś w Ameryce ktoś gdzieś wysłał jakiegoś bitcoina i ty musisz mieć tą informację zapisaną u siebie w księdze. No, holochain wychodzi z założenia, że jest to niepotrzebne i marnotrawienie energii, bo każdy tą kopię musi swoją aktualizować, żeby ta informacja była zapisana. W holochainie ty pobierasz tylko te informacje, które tobie są potrzebne, które tyczą ciebie, a nie kogoś tam z całkiem innego rejonu kraju. Próbowałem w white paperze Holochain znaleźć jakieś porównanie do blockchaina, jednak white paper jest napisany językiem typowo matematycznym. Jest to wykład z matematyki, jak będzie działała sieć, jak to ma wszystko wyglądać i nie jest to łatwe
do zrozumienia dla zwykłego człowieka, ale na szczęście zespół dba o swoją społeczność i wypuścili Green Paper, który fajnie opisuje w normalnym języku, jak to wszystko ma wyglądać. I tutaj mamy przykładowe porównanie do blockchaina, które dosyć przybliża nam, jak będzie wyglądała sieć Holochain. I tu podstawową różnicą jest skoncentrowanie bazy danych. W blockchainie jest to centralna baza danych, wszyscy mają kopię jednej centralnej bazy danych. W Holochainie baza danych jest skupiona na agencie, co oznacza, że węzły będą działać niezależnie bądź ściśle określonymi kontrahentami. Nie ma tu centralnej bazy danych. Następne jest zużycie energii elektrycznej. Bitcoin podczas pisania tego dokumentu zużywał 0,1% światowej energii elektrycznej. Teraz podejrzewam, że to będzie 0,4%. Natomiast w Holochain nie ma potrzeby kopania Holofuel. Będzie się je otrzymywało za hostowanie aplikacji poprzez pożyczanie mocy obliczeniowej swoich urządzeń, ale ma być to możliwe nawet na telefonach komórkowych, więc nie ma potrzeby wyspecjalizowanych koparek, które pobierają ogromne ilości prądu. Tutaj trzeba też zaznaczyć, że to jest porównanie do blockchaina proof of work. Holochain będzie proof of service, co oznacza, że za usługę, za udostępnianie, za hostowanie aplikacji będziemy otrzymywać nagrodę. Ilość transakcji na sekundę. Tu jest porównanie do Neo, które ma około tam ponad 1000 transakcji na sekundę, gdzie już nie ma porównania do Bitcoina czy Ethereum, gdzie Ethereum ma 15 transakcji na sekundę. Visa chwali się, że ma 56 tysięcy transakcji na sekundę i Holochain chce tą liczbę przebić. Skalowalność. Jak wiadomo, blockchain nie jest zbyt skalowalny, w szczególności Bitcoin, dlatego powstaje Lightning Network. A jeżeli chodzi o Holochain, to przy Shared DHT im więcej sieć będzie używana, tym będzie ona szybsza. Następnie mamy platforma. W blockchainie platforma może działać tylko na wyspecjalizowanych koparkach bądź na skomplikowanych algorytmach stakeowania. Natomiast na Holochainie może być uruchomiona na Raspberry Pi lub telefonie komórkowym. Efekt konsensusu w przypadku Proof of Work. Bogaci stają się bogaci, a biedni pozostają biedni. Im większą mocą obliczeniową dysponujesz, im lepszą masz koparkę i bardziej wyspecjalizowany sprzęt, tym więcej możesz wydobywać monet. Proof of Stake działa trochę podobnie, bo im więcej masz monet, im więcej udało ci się zakupić monet, im więcej miałeś pieniędzy na zakup monet, tym więcej tych monet otrzymujesz. Natomiast w Holochainie nie ma ani kopania, ani stakeowania, nie ma konsensusu proof of work, proof of stake, jest tak zwany konsensus proof of service. Nie jest wrażliwy na ataki większościowe 51%, co jest bardzo ważne. W Holochainie masz swój zaufany kod na nodzie, którym możesz zweryfikować kontrahenta. I tutaj była gdzieś wzmianka na temat Sharded DHT. O, jest tu. Co to jest to Sharded DHT? To jest dosyć fajnie wytłumaczone na stronie Holochaina. Jeżeli wejdziecie na holochain.org, w skrócie mówiąc, jest to rozproszony system do przechowywania danych. I do czego to tak naprawdę służy? Dane aplikacji są przechowywane na kilku urządzeniach. No, w blockchainie jest na każdym urządzeniu, które korzysta z danego blockchaina, a w Holochainie przechowywuje kilku użytkowników. Czyli przykładowo wrzucasz tweeta publicznie na Twittera i ten tweet jest przechowywany u kilku przypadkowych osób. Po co to jest? No jest to po to, że jeżeli ty odetniesz się od sieci, to inni użytkownicy już nie będą widzieć tego tweeta. A przez to, że u kilku losowo wybranych użytkowników ten tweet został zapisany, to on dalej istnieje w sieci cały czas. Pomimo tego, że ty jesteś offline. I każdy taki tweet, każda taka informacja wrzucona przez was do sieci ma swój unikalny podpis, taki, który jest zaznaczony jako odcisk palca. To jest zabezpieczenie. Jeżeli ktoś by chciał sfałszować tego waszego tweeta, te trzy wybrane osoby nie zatwierdzą tego podrobionego tweeta ze względu na to, że algorytm podpisu nie będzie zgadzał się z tym oryginalnym. Oraz kolejne zabezpieczenie Holochaina, Distributed Validation. Powiedzmy, że mamy tutaj klienta, który próbuje wysłać nam jakiegoś wirusa pod przykrywką jakiejś aplikacji, powiedzmy
w mailu czy gdzieś wysyła nam aktualizację Facebooka i my dostajemy tą zarażoną, powiedzmy, wirusem aplikację. Tu pojawia się DNA aplikacji i validation rules. My sprawdzamy to DNA aplikacji pod kątem poprawności tej aplikacji, którzy wszyscy mają takie same to DNA. Wszyscy wiedzą, jak ta aplikacja powinna wyglądać pod tym kątem. On nam wysyła całkiem inne DNA, bo on nie jest w stanie tego podrobić. I my automatycznie wiemy, że ta aplikacja jest fałszywą aplikacją i nie ma prawa przejść. Także od razu skreślamy tą aplikację i wysyłamy dane do innych użytkowników sieci, że ta aplikacja jest niepoprawna. I w tym momencie wszyscy użytkownicy wiedzą, że ten oto użytkownik wysyła jakieś błędne informacje, jakieś wirusy i możemy go skreślić. Możemy go zbanować, możemy go zablokować na udostępnianie postów, na wysyłanie wiadomości. To w sumie społeczność decyduje, co ma zrobić z tym oto pacjentem. Co jest dosyć ciekawe, na ich stronie holochain.org pod tym filmem wyjaśniającym, co to jest holochain, znajdziemy dwa filmy. Po lewej mamy film Antona Goluba, obecnie jest on członkiem rady nadzorczej projektu Big Data Finance oraz co-founder i chief research officer w firmie LIK. LIK jest to giełda wymiany walut, takich jak dolar, frank szwajcarski, bitcoin oraz Ethereum, który rekomenduje holochain, a po prawej Jim Cook, CFO Mozilla, przeglądarki internetowej oraz współtwórca Netflixa, który również jest bardzo podekscytowany, jak działa holochain. Zapraszam tutaj Was wszystkich do oglądnięcia, nie będę tutaj omawiał tych filmów. Na temat holochain można rozmawiać godzinami, jest to bardzo, bardzo rozwinięty projekt, ale mam nadzieję, że trochę przybliżyłem Wam informacje na jego temat. Teraz może przejdźmy do Holo. Holo jest to platforma open source do aplikacji peer-to-peer. Holo działa jak pomost między aplikacjami i użytkownikami Holochain, tworząc taki ekosystem. Innymi słowy, jest to interfejs łączący teraźniejszy internet z siecią Holochain. Jak możemy zobaczyć na ich stronie, jest to też główny dystrybutor holoportów. Co to są holoporty? Jest to takie urządzenie wypuszczone właśnie przez instytucję Holo. Gdy aplikacje innych użytkowników wymagają hostingu, to Twój holoport zapewnia moc przechowywania i przetwarzania. Twórcy aplikacji płacą Ci HoloFuel za hostowanie swoich aplikacji, a HoloFuel później możesz sprzedać lub wykorzystać do zapłaty za własny hosting. No na razie tak jest opisane to na stronie. Na razie nie ma HoloFuel, jest tylko token HOT, a cała sieć Holochain jest w wersji alfa. Nie udało mi się znaleźć aktualnego roadmapu Holo, ale z tego co udało mi się znaleźć, to wiem, że Holo Alpha Testnet jest już zakończony. Holo porty są wysłane do dystrybutorów, jeszcze nie do klientów i prawdopodobnie w drugim albo trzecim kwartale zostanie udostępniony Holo Full Future Testnet oraz Holo Beta Mainnet. Wtedy wyjdzie też Holo Fuel i tutaj posiadacze HOT tokena RC20 nie mają się czego obawiać, ponieważ HoloFuel będzie wymieniany 1:1 za HOTy na RC20. Tak jak wcześniej powiedziałem, za hostowanie aplikacji przez holoporty użytkownicy będą dostawać nagrodę w HoloFuel. Jaki będzie zwrot z inwestycji, tego tak naprawdę nie wiadomo. Nie jest to nigdzie opisane, ani nie można tego policzyć. Zarobki będą zależne od mocy procesora, ilości pamięci, łącza internetowego, jakie mamy, a nawet od tego, jak długo holoport będzie włączony, bo jeżeli będziemy mieli włączony 24 godziny na dobę, to wiadomo, że będzie więcej zarabiał, niż jak będziemy go wyłączać na 5-6 godzin, jak będziemy wychodzić z domu. Pozwalając na hosting innym użytkownikom, sami będziemy ustalać cenę, za ile będzie można hostować na naszym urządzeniu, na naszym serwerze. Żeby zakupić holoporty, możemy wejść na ich stronę internetową Store Holohost. I tutaj mamy trzy rodzaje holoportów. Najtańszy to jest Holoport Nano. To jest taktowanie 1,2 GHz na 2 GB RAMu za $119. Później jest Holoport 3,5 GHz Dual Core za prawie $500. I najlepszy jest Holoport Plus za prawie $1100. Ciężko stwierdzić, który najlepiej skupić, ze względu na to, że dalej nie znamy
rekompensaty, jaką będziemy dostawać w Hall of Fuel. ICO Holo. ICO trwało miesiąc, od 29 marca do 28 kwietnia 2018 roku. Projekt zebrał 30 200 Ethereum, czyli około 28,4 miliona dolarów. Podczas ICO token kosztował 1/10 tysięcznego dolara. Za jednego Ethereum inwestorzy otrzymywali około 4,3 miliona HOT. Z puli wszystkich tokenów w ICO było dostępne 75%. 25% tokenów zostało dla deweloperów oraz rozwój organizacji. W ICO nie mogli brać udziału inwestorzy z Chin, Korei Południowej oraz USA. All time high tokena wynosiło 2000 dolara, czyli w najlepszym przypadku można było pomnożyć środki 20 razy. Tutaj proszę wszystkich o uwagę, ponieważ na CoinMarketCap mamy 3 tokeny HOT. Żeby nie pomylić, zawsze sprawdzajcie, czy kupujecie go na odpowiedniej giełdzie. To jest ten HOT z takim zielonym znaczkiem HOLO. Token HOT jest na razie tokenem na sieci Ethereum, czyli ERC20 token. Docelowo będzie HOLO Fuel na sieci macierzystej HoloChain. Nie jest to kryptowaluta. Jest to token użytkowy, będzie on paliwem dla sieci i wynagrodzeniem dla użytkowników hostujących aplikacje. Twórcy chcą, aby cena HOLO Fuel była stabilna. Nie oznacza to, że nie będzie on drożeć czy tanieć, ale nie ma być skoków od 20, 30, 50%, tak jak na innych projektach kryptowalutowych. HOT wszedł na giełdę zaraz po ICO, 29 kwietnia. CoinMarketCap pokazuje 30, ale wszedł 29. Na dzień dzisiejszy cena tokena to 0,0013 dolara amerykańskiego i jest on na nieznacznym plusie w ciągu 24 godzin. All time high, tak jak już mówiłem, wynosiło prawie 2 tysięczne dolara. Market cap to 173 miliony 989 tysięcy, prawie 184 miliony. Wolumen 10 milionów 310 tysięcy. Circulation supply 133 miliardy 214 milionów. Total supply 177 miliardów 619 milionów 433 tysiące. Jest to bardzo duża ilość monet, która ma być dostępna w obiegu. No, trzeba przyznać, że ilość tokenów dosłownie powala z nóg. Tylko sobie wyobraźcie, jak bardzo musi wzrosnąć market cap świata krypto, żeby ten token kosztował 50 centów czy dolara. Ale patrząc na obecną sytuację na rynku, jeżeli HOT by wskoczył na czołowe pozycje według market capu, porównajmy go na przykład do Ripple'a, który ma 40 miliardów tokenów w obiegu, a jego cena wynosi 32 centy. Jeżeli HOT zająłby jego miejsce, to cena za jeden token HOT wynosiłaby lekko ponad 10 centów. Jaki jest z tego wniosek? Bardzo duże wzrosty nie są niemożliwe, ale naprawdę bardzo ciężkie do osiągnięcia. Token HOT możemy kupić na takich giełdach jak Binance, FATBTC, LaToken, HOTBIT oraz na innych mniejszych giełdach. Dostępne z popularnymi parami walutowymi takimi jak USDT, Ethereum, Bitcoin. Jeżeli chodzi o portfele, to tak jak mówiłem, jest to ERC20 token i możemy go trzymać na każdym portfelu obsługujący tokeny na sieci Ethereum, takie jak MyEther Wallet albo MetaTask. Teraz przejdziemy trochę do teamu HoloChain. Tak jak można zobaczyć na ich stronie, są oni społecznością pasjonatów budujących rozproszoną, uogólnioną platformę obliczeniową. Jako projekt open source, HoloChain jest zbudowany dzięki współpracy wielu ludzi, jednak w obecnej fazie początkowej większość wsparcia pochodzi od Holo. Na team HoloChain składa się nieco ponad 40 osób. Jest to bardzo doświadczony team, wykształcony z branży matematycznej, informatycznej oraz fizyki. Co do teamu, tutaj nie możemy się przyczepić. Każdy teamu ma swój profil na LinkedIn. Możemy prześledzić ich karierę. I tutaj przykładowo Artur Brock, architekt rozproszonych aplikacji, współzałożyciel i architekt w HoloChain, założyciel oraz CTO Holo, założyciel MetaCurrency Project, który istnieje od 2008 roku, od 2004 roku członek The Geek Gym, organizacji skupiającej się na budowaniu innowacyjnych systemów walutowych, założyciel Emerging Leaders Labs, studiował na Uniwersytecie
w Michigan i ukończył interdyscyplinarny program koncentrujący się na informatyce, językoznawstwie, psychologii poznawczej oraz filozofii. Eric Harris Brown. I tutaj możemy zobaczyć współzałożyciel Holocaust, Holochain oraz Metacurrency Project. Założyciel Harris Brown Enterprises, warsztaty z programowania. Również założyciel Glassbeat Software, która zajmuje się międzyplatformowymi narzędziami komunikacji peer-to-peer. Studiował w Yale. Ferrananda Ibarra, współzałożyciel Metacurrency Project, kierownik zespołów Holocaust, dyrektor do spraw rozwoju w organizacji Village Lab. David Atkinson, członek zespołu wykonawczego w Holochain oraz Holo, współzałożyciel Block Leaders, ukończył Uniwersytet w Melbourne. Można tak prześledzić każdego członka zespołu. Wszyscy ci ludzie to niesamowicie doświadczony, wykształcony oraz działający od wielu lat na rynku nowych technologii zespół. White paper projektu. Tak jak wcześniej wspominałem, jest on napisany typowo matematycznie. Jest to wykład z matematyki, jak ma działać sieć, jak to wszystko będzie wyglądać. Nie są łatwy, a raczej niemożliwy do zrozumienia dla zwykłego człowieka. Na szczęście Holo wypuściło green paper, który już jest napisany w normalnym języku, bardzo fajnie przedstawiający całą koncepcję Holochain oraz Holo. Rodzaj konsensusu Holochain. Brak standardowego proof of stake, brak standardowego proof of work, które wymuszają na sieci jakiś rodzaj konsensusu. W Holochain każdy użytkownik potwierdza transakcje innych węzłów ze swojego otoczenia na swoim własnym łańcuchu hash. Nazywa się to proof of service, w którym użytkownik zostaje nagradzany, gdy usługa zostaje zakończona dla innego użytkownika, a następnie otrzymuje rekompensatę w tokenach Holofuel, o czym już mówiłem. Jeżeli chodzi o społeczność Holochain, mają oni profile na większości popularnych social media, takich jak Facebook, Twitter, Reddit, Medium, mają grupę na Telegramie oraz na GitHubie. Jak możemy zobaczyć, na Twitterze śledzi 25 tysięcy osób, na Facebooku nieco ponad 4 tysiące, na Medium 5,8 tysięcy ludzi oraz na Medium prawie 2 tysiące followersów. Konkurencja Holo, o której trzeba powiedzieć, ma bardzo dużą konkurencję. Aktualnie jest ogromna ilość projektów do tworzenia dApps-ów, smart kontraktów, zdecentralizowanego internetu czy big data storage. Jedno trzeba nadmienić, że wszystkie konkurencyjne projekty są tworzone na blockchainie. Tu jest zasadnicza różnica między tymi projektami. Na koniec zrobię małe podsumowanie. Holochain jest to zdecentralizowana sieć peer-to-peer do tworzenia dApps-ów oraz big data storage. Nie jest to blockchain, ma na celu wyeliminowanie problemów, które występują właśnie na blockchainie. Holo jest to interfejs, który umożliwia hostowanie aplikacji na sieci Holochain. Co bardzo ciekawe, twórcy Holochain twierdzą, że jego korzenie sięgają okresu przed kryzysem finansowym w 2008 roku i pojawieniem się bitcoinów, gdzie kluczowi członkowie marzyli o lepszym internecie. Wspominają o połączeniu z projektem o nazwie Metacurrency, który jest zestawem aplikacji open source i narzędzi programistycznych do konstruowania walut. Przejdźmy zatem do podsumowania. Chciałem Wam przedstawić mocne i słabe strony tego projektu. Plusy. Do plusów możemy na pewno zaliczyć energooszczędność, skalowalność, szybkość sieci, hostowanie na urządzeniach o małej mocy obliczeniowej, proof of service bez kopania czy stake'owania, bardzo wykształcony team z bardzo dużym doświadczeniem, produkt w wersji alfa, niska cena tokena, małe zainteresowanie projektem jak na razie, język pisania. Podczas pisania dApps'ów na Holochain można swobodnie używać zarówno Lisp, jak i JavaScript. Jest to dosyć ważne, ponieważ są to popularne języki programowania. Nie ma potrzeby szkolić programistów z innego języka, jak na przykład w projekcie Zilliqa, Shared DHT. Przypomnę, jest to system rozproszony do przechowywania danych. I oczywiście odporny na ataki 51%. Do minusów projektu możemy zaliczyć brak oceny zwrotu z inwestycji podczas hostowania na holoportach. Wciąż nie ma gotowego produktu,
wypuszczonego publicznie. Bardzo duża ilość monet w obiegu. Tak jak mówiłem, docelowo ma być ich 177 miliardów, więc ciężko sobie wyobrazić, że jeden token będzie kosztował na przykład $1. Market cap projektu, jak i całego kryptoświata, musiałby niesamowicie urosnąć. Dużym minusem jest konkurencja Holochain. Ma on bardzo dużą konkurencję i nie wiemy, jak przyjmie się ich projekt. Nie wiem, czy można określić to jako minus, ale nie znalazłem żadnych partnerstw z dużymi firmami. Była jedynie plotka o partnerstwie Holochain z Mozillą, ale to nie doszło do skutku. Moim zdaniem jest to bardzo dobrze rokujący projekt. Ja mam go w swoim portfolio, odkąd wyszedł na giełdy. Ten rok będzie decydujący. Jeżeli deweloperzy uruchomią sieć Holochain publicznie, to może być to strzałem w dziesiątkę, jeżeli chodzi o inwestycje. Mam nadzieję, że trochę przybliżyłem Wam wizję Holochain oraz Holo. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Cześć.